Witam Was wszystkich. Dzisiaj sobie powiemy o lubianych przez wielu wyprawach krzyżowych. Powiemy sobie, jak do nich doszło, na czym one polegały, no i oczywiście, jak się zakończyły. A więc jaka, najpierw może poszukamy sobie przyczyny wypraw krzyżowych. A więc już w XI wieku państwa arabskie, które wcześniej się bardzo rozprzestrzeniały, atakują plemiona tureckie Seldżuków. I oni to zajmują bardzo znaczne ich części, m.in. Palestynę, do której podróżują wtedy chrześcijańscy pielgrzymi, oczywiście do tak zwanej Ziemi Świętej, do grobu pańskiego, do miejsca ukrzyżowania Chrystusa. Ale Turkowie także dochodzą aż do Cesarstwa Bizantyjskiego. No i wtedy tamtejszy cesarz, Aleksy I, no nie jest w stanie interweniować też w obronie przybywających do Ziemi Świętej pielgrzymów, gdyż jego armia jest wtedy za słaba, najemna, no i dlatego prosi o pomoc. No i o interwencję w tej sprawie już tam, nawoływał do krucjaty już nawet Grzegorz VII, znaczy dawał takie podstawy, że trzeba Ziemię Świętą zdobyć, ale Aleksego wysłuchuje papież Urban II. Zapiszemy sobie Urban II. I Urban II na synodzie w Clermont, i to jest dość ważna data, 1095, w sumie najważniejsza z tych, które sobie będziemy mówić na tej lekcji, mamy synod w Clermont. I tam papież wzywa, w zasadzie zresztą ten papież Urban II jest obecnie błogosławionym Kościoła katolickiego, Urban II wzywa do wojny przeciwko muzułmanom i w zamian obiecuje za wyprawienie się tam i walkę właśnie o grób Boży. No, on mówi, że obiecuje po pierwsze błogosławieństwo, ale po drugie, co jest ważne, zbawienie, że to jest pewne zbawienie, to daje pewne zbawienie, a także wiadomo, ludzie interesowały łupy. No, w tym czasie w Europie mamy też trochę problemów, gdyż ziemia jest prawie już całkowicie rozdzielona między władców feudalnych, no więc nie ma jakby komu ją nadawać, a tylko najstarsi dziedziczyli, no i ci młodsi nie mieli gdzie się podziać, no a wyprawa do Ziemi Świętej wiązała się oczywiście z nowymi ziemiami, z nowymi podbojami do rozprowadzenia. No i w ten sposób pod hasłem krzyża, czyli od łacińskiego crux, krzyż, wyruszono na krucjaty, stąd właśnie ta nazwa, krucjaty od krzyża. I był on takim symbolem też, który nosili tam wyprawiający się ludzie, właśnie był taki czerwony krzyż. No i pierwsza wyprawa krzyżowa miała miejsce w 1096 roku. No i jedna wyprawa, to możemy sobie powiedzieć pierwsza krucjata. Pierwsza krucjata. Pierwsza krucjata była najpierw wyprawa ludowa, którą przeprowadzili ludzie, ale zostali tam w większości zdziesiątkowani, po prostu zwykli obywatele. A następnie mieliśmy wyprawę już rycerstwa. Prawa rycerstwa już była znacznie lepiej przygotowana, pomimo że rycerzy było od 40 do 60 tysięcy, to cała, że tak powiem, ekipa liczyła już czysta, no bo jeszcze wiadomo o słudzy. Nawoływał do niej papież, przewodził jej formalnie też legat papieski, ale go nie słuchano, ostatecznie krzyżowcy jakby rządzili się sami i razem z wojskami cesarstwa bizantyjskiego w zasadzie rozbili muzułmanów pod Nikę, pod twierdzą Nikę, a później ruszyli na Jerozolimę. W trakcie tej wyprawy bardzo, że tak powiem, zostali osłabieni. Tutaj klimat dał się we znaki. Widzimy tutaj mniej więcej, jak się ubierali rycerze krzyżowi między XI a XIII wiekiem. Widzimy, że tutaj byli dość mocno opancerzeni. Też turecka taktyka strzelania głównie z łuku za wiele się nie zdawała, gdyż strzały po prostu się od krzyżowców odbijały. No i w 1099 roku zajęto Jerozolimę, czyli zajęcie Jerozolimy.
No i wtedy też utworzono jakby takie państwo jerozolimskie, znaczy to miało być Królestwo Jerozolimskie i początkowo władcą był Gottfried z Bouillon. Możemy sobie zapisać, czyli Gottfried. O, tutaj sobie wciśniemy. Gottfried z Bouillon. To się pisze bo i l on, czyli Bouillon. No, następnie jego brat, a zarazem następca Baldwin, już koronował się tam na króla. Więc tam mamy Królestwo Jerozolimy. Największość tego rycerstwa oczywiście po tym zdobyciu uznała, że w sumie nie ma tam co robić, klimat taki tego, wypełnili misję, będą zbawieni, no i wróciło do Europy. Ale też duża część została i ta część zaczęła się grupować, ona się zaczęła grupować w zakony rycerskie. No i tutaj mamy mapę też dobrze widoczną. Mapę, jak to wyglądało właśnie no, w 1135 roku. Tutaj utworzono się Królestwo Jerozolimskie, a także trochę mniejsze państwa. Zazwyczaj one były pod kontrolą zakonów rycerskich. Pierwszy tutaj, ten jest dość znany, krzyż, a mało osób wie, że to jest po prostu zakon bożogrobców, czyli możemy sobie napisać bożogrobcy. Oni powstali z inicjatywy Baldwina. Mieli oni właśnie no, strzec po prostu grobu Bożego w Jerozolimie. Tutaj u góry widzimy tak zwany też Krzyż Maltański. Krzyż Maltański należał do Janitów. Janici głównie wywodzili się ci rycerze z Włoch. No i ten zakon funkcjonuje do teraz, zresztą bożogrobcy także. No i mamy też zakon, oni zajmują się głównie działalnością charytatywną, a także mamy templariuszy. Templariusze. A i nazwa zakon maltański przy Joannikach wzięła się z tego, że później oni bodajże do XVIII wieku mieli Maltę w swoje posiadanie. Tutaj templariusze. Zakon wywodzący się z Francji, no, który został, krwawo się z nim rozprawiono, ale myślę sobie, że jeszcze kiedyś o tym w przyszłości sobie wspomnimy, między innymi od daty rozprawienia się z nimi w Francji, kiedy to król przejął ich majątki i pochodzi pechowa data piątku 13. No ale mamy, że tak powiem, obrót, jeszcze krzyżacy byli oczywiście, czyli zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, ale ich znaku już tutaj nie zamieszczałem, bo będziemy go mieli dość już w przyszłości. I zresztą myślę, że każdy go zna. No i w 1187 roku mamy zmianę jakby frontu, mianowicie sułtan Egiptu Saladyn, tutaj uważany za kogoś, za genialnego stratega, odbija w zasadzie Jerozolimę, czyli nawet niecałe 100 lat była ona w chrześcijańskim posiadaniu. No i na wieść o tym wyrusza trzecia krucjata. Między innymi uczestniczy, wspomniana zresztą, uczestniczy w niej Fryderyk I Barbarossa. Prowadzi on wojsko niemieckie. Mamy jeszcze Ryszarda Lwie Serce i Filipa Augusta, który prowadzi Francuzów. No ale ta krucjata się załamuje. Załamuje się oczywiście do tego, bo tak jak mówiliśmy, pierwszy Barbarossa po prostu się utopił. Ona mogła zmienić jeszcze losy w Ziemi Świętej, ale no, nie doszła do skutku, a wojska angielskie i francuskie w zasadzie bardziej się biły ze sobą niż biły się z muzułmanami. Później mamy jeszcze czwartą krucjatę, zainicjowaną przez, może sobie zapiszemy najpierw, trzecia krucjata. Ona była właśnie tak jak, znaczy 2 lata po podbiciu Jerozolimy, czyli 1189 do 1192. No, tak jak mówiliśmy, nie doszło do skutku. No i czwarta krucjata to sobie zapiszemy tylko datę 1202 do 1204.
4. Ona była wezwana przez Innocentego III i miała być finansowana przez Wenecję. No i Wenecja ją oczywiście sfinansowała, ale to wiązało się z długami. No i krzyżowcy, żeby spłacić długi, zresztą podsycani przez Doge Wenecji, przez Doge Wenecji, nie Doge, przez Doge Wenecji, postanowili złupić po drodze Konstantynopol. Strasznie go zniszczyli i utworzyli tam sobie swoje państewko, Cesarstwo Łacińskie, które trwało do 1261 roku, kiedy to władcy bizantyjscy je już odzyskali. No ale sprowadziło się to do w zasadzie całkowitej kompromitacji tej wyprawy. No i nie doszło, w zasadzie nic ona nie zmieniła oczywiście w Ziemi Świętej. Także w 1212 roku, to już taka dość ciekawa koncepcja, 1212 rok, miała miejsce krucjata dziecięca. Krucjata dziecięca. Mieliśmy tutaj do czynienia w zasadzie z prawdziwym absurdem, gdyż wierzono, że dzieci, około ich było 40 tysięcy, miały ruszyć do Palestyny i oczywiście przez to, że one są takie niewinne, bo rycerze nie zadziałali, więc niewinność dzieci odbije Ziemię Świętą dla chrześcijan i dlatego przed nimi rozstąpią się wody Morza Śródziemnego. No, a skończyło się na tym, że dzieci dotarły nad morze, spotkały tam kupców, kupcy powiedzieli, no, że je przewiozą tego. Wzięli je na statki, no i jak dopłynęły już do lądu, do Ziemi Świętej, to zaczęli je sprzedawać muzułmanom na niewolników. I tak się skończyła, tak się skończyła krucjata dziecięca. No trochę śmieszne, ale wtedy miał miejsce właśnie w okresie krucjat olbrzymi fanatyzm religijny, a także zwykła po prostu nienawiść do kultury muzułmańskiej, no i vice versa, muzułmanie do chrześcijan. No jakie były skutki krucjat, to też jest dość ważne. No krucjaty po pierwsze zmieniły jakby postrzeganie muzułmanów i zmieniły postrzeganie chrześcijan przez muzułmanów. Chrześcijanie zaczęli, może skutki sobie zapiszemy. Skutki. Chrześcijanie zaczęli zauważać swoją cywilizację, czyli cywilizację łacińską. Zapiszemy sobie tylko hasło. Cywilizacja łacińska. Zaczęli po prostu widzieć różnice między muzułmanami. Muzułmanie znienawidzili chrześcijan. Już tam mordowano często całe miasta po wkroczeniu, niby w imię Boże. Nastąpił rozwój handlu. Szczególnie wzbogacają się miasta włoskie i tutaj jest bardzo ważne, bo to później sprawiło, że miasta włoskie były tak bardzo wpływowe. Tutaj Wenecja strasznie rozszerzyła swoje wpływy, między innymi aż właśnie do tego Konstantynopola. Stają się one bardzo bogate. Jest to tak zwany handel, rozwój handlu, możemy sobie zapisać. Jest to handel lewatyński, czyli z Bliskim Wschodem. No, stały się popularne w Europie bardzo, szczególnie tkaniny bliskowschodnie, a także trochę zaczerpnięto tej kultury muzułmańskiej, no zaczęto przywozić jej strzępki do Europy. No właśnie, zwiększyła się nienawiść do muzułmanów, ale także do Żydów, co prowadziło często do, oczywiście, do prześladowań. Mieliśmy także do czynienia, można powiedzieć, z innymi krucjatami, takimi wyprawami właśnie w imię religii. Była to między innymi słynna hiszpańska Reconquista. Możemy sobie zapisać Reconquista. Się pisze, a czytamy Reconquista. Znaczy to po prostu tyle, co po łacinie, co odbicie. I polegała ona na wojnach na Półwyspie Iberyjskim, właśnie zamieszkującymi tam muzułmańskimi Maurami. No i ta wojna przebiegała dość, że tak powiem, owocnie dla chrześcijan. Ona była w zasadzie zwycięska. W 1063 roku Aleksander II nawołuje właśnie do wielkiej wojny z muzułmanami, aż wtedy, dopiero w 1492 roku zajęty jest Półwysep Iberyjski. Bo wtedy legła, tutaj widzimy, Grenada. No tutaj datę łatwo zapamiętać, bo to oczywiście data odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba.
Warto powiedzieć, że tak naprawdę większość ziem, tak jak widzimy zresztą na mapie, już w 1250 była w rękach chrześcijana. Właśnie ta Grenada aż do 1492 roku się broniła. Mieliśmy także wojny ze Słowianami, znaczy tak w zasadzie takie wyprawy na Słowian, Słowian połabskich. Najważniejsza z nich to była w 1147. To był Henryk Lew. Henryk Lew, książę Saski, on prowadzi właśnie taką świętą wojnę z Wieletami i Obdorzycami, a także Polacy w niej mają swój udział, no daleko nie było. No i też wyprawa w 1185 roku, to Pomorze Zachodnie jest zajęte przez Duńczyków. Piszemy sobie tylko Pomorze Zachodnie. Skrótowo. No, ale także pojawiły się w tym okresie pojawia się coś, co w zasadzie wcześniej miało miejsce na bardzo małą skalę, a mianowicie herezję. Jedną tutaj taką dość znaną jest Piotr Waldes, co niektórzy już powinni wiedzieć, o co chodzi. Piotr Waldes. Piotr Waldes to był taki bogaty kupiec, który po prostu zrezygnował ze swoich bogactw i postanowił właśnie nawracać, został kaznodzieją. No i za jego poglądy, że to tak naprawdę dobra materialne są zbyteczne i duchowni nie powinni ich posiadać, został po prostu ekskomunikowany, a także jego zwolennicy. Wzięła się oczywiście ta nazwa z Waldensa, to Waldensi. Że to były pierwsze jakby takie oznaki większej herezji. No, z kolei inną taką sektą już byli Katarzy. Katarzy, zaraz poznamy ich też drugą nazwę. No, Katarzy głosili, że właśnie, że nawet wszelkie dobro materialne jest tylko dziełem szatana, a tylko duch jest Boży i oni wierzyli, że mogą zostać zbawieni tylko wtedy, kiedy odrzucą wszystko, co właśnie jest materialne i w ogóle jest związane z materią i będą po prostu czyści duchowo. I uważali też, tak samo jak Waldensi, że Kościół katolicki ma olbrzymie majątki, w tym jeszcze u Katarów to znaczyło, że to jest po prostu dzieło szatana i nic więcej. Było ich dużo koło miasta w Francji Albi. Dlatego stąd się wzięła oczywiście nazwa Albigensi. Nie mylić oczywiście z jakimś, nie wiem, chowem gęsi, nie? No tak. W 1208 roku nawołuje do takiej krucjaty przeciwko nim Innocenty III. No i między latach 1209-1229 mamy w zasadzie taką bardzo krwawą wojnę. Tylko wojna była o tyle dziwna, że Katarzy w ramach swojej religii mieli prawo mówienia, że są katolikami, no żeby przeżyć. No i to się kończyło tym, że często wymordowywano całe miasta bez względu, czy tam byli katolicy, czy albigensi, bo tak naprawdę ciężko było stwierdzić, bo albigensi mogli oszukiwać. Tego mordowano całe miasta i z tego okresu pochodzi taki cytat, choć on nie jest do końca potwierdzone, jakoby przed odblażeniem jednego miasta na pytanie rycerzy, czy mamy zabijać tutaj, jak mamy ich odróżnić, miał jeden z urzędników kościelnych powiedzieć: mordujcie wszystkich, Bóg rozpozna swoich. To jest też znany cytat, bardzo po angielsku. No, właśnie tak mniej więcej wyglądała ta wojna. No, doprowadziło to do strasznych zniszczeń w południowej Francji. No i to tyle w tej lekcji. Mam nadzieję, że było ciekawie i do usłyszenia w przyszłości.